Proszę Państwa, niełatwe jest życie bezpieczniaków, zwłaszcza kiedy muszą podejmować decyzje samodzielne. To jest tak, jak w tej anegdotce o dyrektorze, który trafił do więzienia. Naczelnik więzienia, widząc, że ma takiego więźnia wysoko postawionego, mówi: proszę pana, no tu takiej do najlżejszej pracy pana tutaj wyznaczę, bo musi pan pracować. No i do kuchni, do kartoflarni go tam wyznaczył. Następnego dnia ten więzień staje do raportu, prosi o przeniesienie do jakiejś innej pracy. No dyrektor, naczelnik więzienia mówi: panie, no jak, gdzie, tu już lżejszej pracy nie mamy. Ten mówi: to jest lekka praca. Panie naczelniku, jeden kartofel jest duży, drugi mały, jeden jest zgniły, drugi zdrowy. Nie ma pan pojęcia, ile to decyzji trzeba podjąć. No więc tu też trzeba podjąć wiele decyzji, a przede wszystkim, kogo będziemy uważać za naszą duszeńkę. Tak przewidział to już Janusz Szpotański, pisząc w wierszu Pan Karol i Kostuś. Ten wiersz jest dedykowany Stefanowi Niesiołowskiemu, który tam występuje w roli Kostusia. Kostuś z pyskatą żonaty jest flądrą i romans ma z tkaczką z Pabianic, powiada poeta natchniony. No więc właśnie tam, ale tam rysuje też dylemat, który w tej chwili, nad którym w tej chwili łamią sobie głowę bezpieczniacy z Razwiedupra. Ach, w kogóż nieszczęsny ma wpatrzyć się naród, by dostrzec jasnego idola, w którego umyśle zbawienia tkwi zaród. To jasne, że w pana Karola, no dobrze, ale jak jeszcze nie zapadła decyzja, czy w pana Karola, czy w kogoś innego. Proszę Państwa, w tej chwili no pan Karol to oczywiście pan Karol Modzelewski. Dawne czasy, nie wszyscy pamiętają, no ale w tej chwili dylemat jest zupełnie inny. Czy z panem Ryszardem, o którym tu wcześniej już wspominałem, że miał tam za bewiakami jakieś te, przyszedł, a oni mówią: panie Rysiu, to nie my, prawda? No, czy z panem Grzegorzem, z Chetyną, krótko mówiąc, czy już stawiamy na Nowoczesną, czy jeszcze reanimujemy Platformę i ją podtrzymujemy, tak jak żabę zdechłą, żeby jeszcze ruszała nogami. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że decyzja jeszcze nie zapadła, bo Grzegorz Schetyna jako prawdopodobny pierwszy sekretarz Platformy Obywatelskiej, tutaj nawiązujemy chlubnie do tradycji PZPR-u, przepraszam, po rezygnacji pana Tomasza Siemoniaka, tam widocznie mu oficer prowadzący surowo nakazał: wy Siemoniak, tu nic nie kombinujcie, wprawdzie należeliście do frakcji psiapsiółek, pani Ewy Kopacz, ale to jeszcze nic nie znaczy, jak będziecie kombinować na własną rękę, to i po pierwsze prochu nie wymyślicie, bo co byście wy tam samodzielnie wymyślili, a po drugie, no będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi, no i o te karakale tam się możemy zahaczyć. Oj, lepiej zrezygnować w tej sytuacji, lepiej powściągnąć ambicje niewczesne. Proszę Państwa, więc za komuny pierwszej też tak było w PZPR-ze. Pierwszego sekretarza wybierano spośród jednego kandydata, więc widać wyraźnie, do jakich chlubnych tradycji polskiej demokracji Platforma Obywatelska nawiązuje, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, co powiedział pan Grzegorz Schetyna na tajnej naradzie, z której jakiś kret wyniósł stenogramy. No widzimy od razu, że tam podsrywają się nawzajem, znaczy tfu, przepraszam, już nie będę używał brzydkich słów, nawzajem się tam szpiegują ci wszyscy nasi umiłowani przywódcy. No w rywalizacji o przewodnictwo, w walce o demokrację, to tu wszystkie chwyty są dozwolone, nawet takie niedemokratyczne. Proszę Państwa,
No więc Grzegorz Schetyna potwierdził w całej rozciągłości kreślony tu przeze mnie scenariusz rozbiorowy. My tu będziemy, powiada, działać na dwóch klawiszach. Będziemy uderzać dwa klawisze. Z jednej strony Unię Europejską, z drugiej strony wyprowadzać ludzi na ulicę. Grzegorz Schetyna odgraża się, że nawet milion ludzi może wyprowadzić i ja mówię, że nawet więcej niż milion, jakby się uparł, proszę Państwa, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym przypomnieć taką sytuację, bo to nie od dzisiaj się rozpoczęła naprawa Rzeczypospolitej. Naprawa Rzeczypospolitej właściwie od samego początku jej istnienia trwa. Widać, że nieustannie się psuła. Najlepszym tego świadectwem, jak dawno już się psuła, to jest dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego o poprawie Rzeczypospolitej. Andrzej Frycz Modrzewski był sekretarzem króla Zygmunta Starego, a więc wtedy, kiedy króla, który władał Polską, wtedy, kiedy Polska była europejskim mocarstwem, a już wtedy się już się psuła. No więc cóż, dopiero dzisiaj to już jest cięcienia, także nic, ale nic nowego się nie dzieje, cały czas Rzeczpospolitą naprawiamy. No i w koszmarnych czasach sanacji też miała miejsce taka narada, w której uczestniczył między innymi Franciszek Fischer. No i radzono tam o dobru Rzeczypospolitej. Franciszek Fischer powiedział, że nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy łajdaków. Cisza zapadła po tym radykalnym programie, no ale potem ktoś się ośmielił, mówi: panie Franciszku, ale skąd wziąć tylu łajdaków, może aż tylu się nie znajdzie. Fischer na to zagrzmiał: nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych. Otóż dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj nie ma potrzeby się zastanawiać, skąd by dobrać te jeszcze 2 miliony łajdaków do tego miliona, który chce przywieźć pan Grzegorz Schetyna. W Razwie Dóbr w Polsce prowadził przez cały okres PRL-u, a i później po sławnej transformacji ustrojowej prawdziwą hodowlę łajdaków. No i w związku z tym łajdacy się rozmnożyli jeszcze bardziej niż rosomaki w Polsce. No i w związku z tym łajdaków ci u nas dostatek. Gorzej by było z uczciwymi, jakby trzeba było dobrać jakichś uczciwych, to już by był problem, skąd ich wziąć, bo uczciwość w Polsce się nie opłaca, co bardzo wyraźnie w krótkich żołnierskich słowach powiedziała w podsłuchanej rozmowie pani Elżbieta Bieńkowska. Powiedziała, że za 6 tysięcy złotych, no to tylko idiota by się zgodził pracować. Idiota, a więc taki, który w ogóle nie potrafi kalkulować, a już na pewno nie potrafi sobie znaleźć państwowej posady, w której by dostał 6 tysięcy złotych. No, pani Bieńkowska na pewno idiotką nie jest, a jeśli nawet by była, to nie w tym znaczeniu, w innym jakimś może, bo kasa polska widziała, jak z małpią zręcznością spinała się z gałęzi na gałąź po szczeblach kariery, wylądowała wreszcie w Komisji Europejskiej jako komisarz do spraw wolnego rynku. Tam organizuje wolny rynek i tak dalej. No więc widzimy, że jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. No więc i będzie oceniała razem z innymi komisarzami ludowymi stan polskiej demokracji. To jest, proszę Państwa, ciekawa sprawa, bo słyszymy, że najpierw będą sankcje, potem Polska zostanie pozbawiona prawa głosu. No dobrze, a co będzie potem, jeżeli te wszystkie środki dyscyplinujące nie doprowadzą do dymisji rządu, dymisji prezydenta, do powrotu do demokratycznych standardów? No to nie będzie innej rady, tylko interwencja. No i na to właśnie liczy pan Grzegorz Schetyna. W normalnym kraju po takiej deklaracji już dawno by został, zadyndałby na powrozie, bo w normalnych krajach agenciaków biorą na powróz,
ale u nas agenciakowie są wielką nadzieją naszej młodej demokracji. No i oczywiście żaden powrót im nie grozi. W związku z tym możemy spodziewać się najgorszego. Proszę Państwa, więc Razwie Dóbr się jeszcze nie zdecydował, bo okazuje się, że no, w sytuacji, kiedy grozi nam interwencja Bundeswehry, wisi nad nami w powietrzu niczym miecz Damoklesa, a rezydentura CIA w Warszawie w ogóle jakby się dezinteresowała, ogłaszała najwyraźniej, liczy na to, kto wygra, no to z tym będzie się przyjaźniła i ten będzie musiał Żydom wypłacić 65 miliardów dolarów, tak jak na razie już Prawo i Sprawiedliwość wypłaci Ukraińcom, panu prezydentowi Poroszence, panu Arszenikowi i Jaceniukowi, żeby mieli sobie z czego kraść 4 miliardy złotych, czyli miliard dolarów. Teraz akurat dzisiaj dolar kosztuje 4 złote i 1 grosz. Także dokładnie taka równowartość tego wychodzi. Proszę Państwa, no więc widzimy, że tu na interwencję ze strony naszego największego sojusznika, który by potrafił może zapobiec niemieckiej interwencji w Polsce, liczyć specjalnie nie możemy. Najwyraźniej wszystko mu jedno, kto będzie rządził w tym naszym bantustanie. Z kiejkutami zresztą im łatwiej, bo z kiejkutami nic nie muszą udawać. Dadzą im na piwek tam 15 milionów dolarów i kiejkuty zrobią wszystko, co się od nich zażąda. Nie trzeba się trudzić tam nad stwarzaniem jakichś pozorów, partnerstwa i tak dalej, jakiejś dyplomacji. No to dlatego widać, że Razwie Dóbr został nieprzypadkowo umieszczony przez naszego największego sojusznika na liście naszych sukinsynów. Proszę Państwa, z tym się wiążą bardzo poważne kwestie związane z polityką zagraniczną. No i teraz akurat atak główny, a celem ataku niezależnych mediów głównego nurtu stał się pan minister Waszczykowski. On chyba sam do końca nie wie, co on tam mówił w tych różnych deklaracjach, bo raz dementuje, potem dementuje te dementi. No, krótko mówiąc, gonitwa myśli tutaj występuje, proszę Państwa, ale nie o to chodzi, bo widać, że polityka zagraniczna, czyli stosunki z naszymi najważniejszymi sojusznikami, najwyraźniej jest jeszcze nierozstrzygnięte, który sojusznik będzie miał u nas ostatnie słowo. Czy nasz najważniejszy sojusznik, czy też nasza złota pani, która najwyraźniej odzyskała, że tak powiem, równowagę duchową, przechodzi do ofensywy, co widać chociażby po tonie niemieckiej prasy, no i wypowiedziach niemieckich polityków. Do tego stopnia ta krytyka pana ministra Waszczykowskiego się podniosła, że zabrał głos nawet książę małżonek. Książę małżonek, który dotychczas siedział cichutko jak myszka pod miotłą, bo widocznie no, trochę się obawiał, czy tam jakieś wstydliwe zakątki go nie pociągną, a może śpiorniczki różne i takie rzeczy. No, ale najwyraźniej się ośmielił, no i strasznie skrytykował pana ministra Waszczykowskiego. Mówię o księciu małżonku naszej księżnej Jabłoneczki, która też się aktywizuje po stronie demokracji. No widać wyraźnie, proszę Państwa, jeszcze Żydzi nie dostali 65 miliardów dolarów, a już tak jak w czasach stalinowskich, bardzo się aktywizują po stronie demokracji socjalistycznej. Cóż dopiero będzie, jak te 65 miliardów dolarów dostaną, no to już kto nie będzie skakał, to ten nie będzie demokratą. Padnie na niego straszliwe podejrzenie i jeśli nawet uniknie komory gazowej, no to przecież jakiejś innej formy reedukacji nie uniknie, bo
demokracji trzeba uczyć od małego. To nie jest tak, że ze znajomością demokrację wysysa się z mlekiem matki czy z mlekiem ojca. Nie, to jest nauka, która bezustannie musi być wznawiana, bezustannie musi być przypominana, wpajana, że tak powiem, jak nie przez głowę, to przez odwrotną stronę medalu. No i tu któż lepiej to zrobi od lobby żydowskiego, które już za Stalina nas tresowało do demokracji, no i jest w tej tresurze zaprawione. No a poza tym mniej wartościowy naród tubylczy przecież nie jest od tego, żeby o kształcie demokracji decydował, tylko żeby się do kształtu demokracji ustanowionego przez starszych i mądrzejszych potrafił odpowiednio akomodować. No i starsi i mądrzejsi przy pomocy takich dżentelmenów jak pan redaktor Michnik, redaktor naczelny Żydowskiej Gazety dla Polaków, już odpowiednio o to zadba. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że otwierają się przed nami przepastne wyżyny. Przepastne wyżyny. Zobaczymy, co to będzie po 19 stycznia, bo jeszcze przed nami jest decyzja niezawisłego Sądu Najwyższego. Otóż Sąd Najwyższy wprawdzie oddalił wszystkie protesty wyborcze, ale jednego nie oddalił. Mianowicie będzie rozpatrywał, czy wpływ na wynik wyborów miała okoliczność, że Prawo i Sprawiedliwość nie występowało jako koalicja trzech partii, tylko jako jednolity komitet wyborczy. No, zachodzim w z podgornym kolą, jakiś to wyrok będzie mógł Salomonowy wydać Sąd Najwyższy Niezawisły. Ja obstawiam, że taki, jaki każe mu wydać oficer prowadzący. Tym bardziej, że właśnie pan Mariusz Kamiński, który jest szefem służb, wykrył straszliwą aferę korupcyjną w Sądzie Najwyższym, więc sędziowie Sądu Najwyższego będą osobiście zainteresowani tym, żeby te wybory okazały się nieważne. No, a jak wybory okażą się nieważne, to oczywiście perspektywa wystąpienia gwałtownych rozruchów na terenie naszego nieszczęśliwego kraju bardzo się przybliża, no i wtedy oczywiście są znakomite warunki do zewnętrznej interwencji w trybie traktatu lizbońskiego, zgodnie z mechanizmem przewidzianym w klauzuli solidarności z traktatu lizbońskiego, bo tam jest wprawdzie mowa o zagrożeniach demokracji z powodu terroryzmu, no ale właśnie takie demonstracje o czym będą świadczyć? O tym, że terroryzm w Polsce podniósł głowę. Nie tylko terroryzm, faszyzm w Polsce podniósł głowę, a o stosowną oprawę propagandową to już postara się nie tylko Żydowska Gazeta dla Polaków w Warszawie, ale również cała prasa międzynarodowa, która no, jest, że tak powiem, w rękach starszych i mądrzejszych, nie w cała, ale w znacznym stopniu. To zresztą jest, ta opinia jest traktowana jako opinia antysemicka, co jeszcze raz pokazuje, że znak równości stawiają między antysemityzmem i spostrzegawczością. Bądźmy zatem spostrzegawczy, proszę Państwa, bądźmy zatem spostrzegawczy, żadnego symptomu starajmy się nie przeoczyć, no a wkrótce już się wyjaśni, w jakich kategoriach rozstrzygnie się walka o demokrację w Polsce. Tylko w podsłuchanej rozmowie pan Radosław Sikorski, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych, narzekał, że uczestnictwo Polski w NATO daje Polsce tylko złudne poczucie bezpieczeństwa, bo właśnie nic z tego nie mamy i robimy prezydentowi Obamie laskę za darmo. No to on robił!
musimy demonstrować przed siedzibą generała Dukaczewskiego, przed siedzibą generała Czempińskiego, przed siedzibą generała Petylickiego. Ja nie wiem, gdzie oni siedzą, ale w każdym razie przed tymi siedzibami, bo oni tak naprawdę tworzą dyrektoriat prawdziwych władców Polski. Nie ta banda drapich rustrów, która tutaj siedzi. Oni nic nie mogą. Oni nic nie mogą, oni mogą tylko wypić i zakąsić. Więc z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie mogą. Oni są wystrugani z banana przez prawdziwych władców naszego nieszczęśliwego kraju.